nazywam się Bartosz Strzała, jestem właścicielem firmy Diagnostyka i serwis pojazdów Strzała Bartosz. Firmę otworzyłem w 2017 roku w listopadzie. Firma znajduje się w Bujałach Mikoszach, w odległości około 6 km od Jabłony Lackiej i w drugą stronę w odległości 11 km do Sokoła Podlaskiego. Pozyskałem środki z programu PROF na lata 2014-2020 za pomocą LGD Tygiel Doliny Bugu. Otrzymałem kwotę 100 tysięcy złotych w dwóch transzach, pierwsza 80% i druga transza 20% po spełnieniu wszystkich warunków i zakupie sprzętów. Z dofinansowania zakupiłem notebooka, oprogramowania, sprzęt elektroniczny oraz kable połączeniowe do większości pojazdów silnikowych. Dzięki temu mogę podłączyć i zdiagnozować samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy, pojazdy budowlane oraz sprzęt rolniczy. Z następnych zakupów są to narzędzia pneumatyczne oraz elektryczne, między innymi szlifierki, klucze, tester akumulatorów, oscyloskop samochodowy, różne mierniki, zasilacze, płotomat spawalniczy, kamera inspekcyjna. Z większych sprzętów jest to kompresor śrubowy, wózek narzędziowy oraz stacja obsługi klimatyzacji. Reklama firmy rozpoczęła się od ogłoszeń w lokalnej prasie, powstały banery reklamowe, została otworzona strona na Facebooku. Reklama ukazała się również na mapach powiatu sokołopodlaskich, które zostały umieszczone w urzędach, instytucjach oraz firmach na terenie powiatu. Konkurencja na rynku jest naprawdę spora. W pobliskiej Jabłonie na przykład jest kilka warsztatów samochodów osobowych, natomiast do ciężarówek już dopiero w Sokołowie Podlaskim. Oczywiście każdy ma plany na rozwijanie swojej firmy. Tak jest też w moim przypadku. Nowy zakres usług równa się nowym klientom, a wiadomo, że zadowolony klient zawsze do nas powróci. Polecam każdemu skorzystać z takiej formy wsparcia. Jeżeli chcemy spróbować swoich sił we własnym biznesie, dlaczego mamy z tego nie skorzystać? Każda pomoc na start dla młodych jest naprawdę dobra. Zapraszam wszystkich potencjalnych klientów, którzy chcieliby skorzystać z moich usług. Czy to jest diagnostyka komputerowa, czy jakieś naprawy elektroniczne, mechaniczne lub obsługa systemów klimatyzacji. Zapraszam do kontaktu ze mną bezpośrednio.